Siemaneczko, ja jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym Need for Speedzie Hot Pursuit, wersja remasterowana. Co tak naprawdę ten remaster nam daje? Jak dla mnie to powinny być jakieś inne nazwy tych remasterów, no bo patrzcie, mamy na przykład Mafię 1 remasterowaną, która jest praktycznie totalnie inną grą. Jest naprawdę nieźle przerobiona. Ale mamy na przykład Mafię 2, która nie ma żadnych zmian, no nie? Jakby troszeczkę tego tam graficznie, nawet jakoś nie bardzo się ta grafika zmieniła, po prostu kontrast jakby jest większy tych, powiedzmy, tekstur czy coś takiego, nie? I jak jest w przypadku tego Need for Speeda? No, moim zdaniem te gry powinny być albo jakoś inaczej nazwane, typu jak masz remaster, że gra jest całkowicie zmieniona, że tam bardzo ta grafika się różni, poddawane nowe rzeczy, podejmowane stare czy coś takiego, to ta gra powinna się nazywać na przykład Rebuild albo coś takiego. A remaster jest wtedy, kiedy reaktywuje się jakąś starą grę i odpala się ją na nowszym sprzęcie, na nowszych konsolach. I tak jest w przypadku właśnie Need for Speeda Hot Pursuit z 2010 roku. Jest to gra remasterowana, tak mówiąc moim takim nazewnictwem, remasterowana wersja tej starej już dosyć gry, gdzie dostajemy do dyspozycji właściwie to samo, co mieliśmy w pierwowzorze, ale z tą różnicą, że możemy tę grę odpalić na Xboxie One i PS4, a także bardzo możliwe, że będzie można ją odpalić na konsolach przyszłej generacji. Myślę, że na 90% będzie można ją odpalić na Xboxie One X albo Xboxie One S, dlatego że Xbox będzie oferował wsteczną kompatybilność dla wszystkich gier z Xboxa One i nawet chyba niektórych gier z Xboxa 360, jeśli ktoś by chciał do takich starych gier sobie kiedyś tam powrócić. Także to jest ciekawa opcja. I pod względem takim graficznym gra nie różni się zbytnio od wersji z 2010 roku. Zobaczcie sobie, dojeżdżamy, pyk. Udało się wygrać, to jest początek gry, mam tutaj bardzo słabe pojazdy, ale weźmiemy sobie zaraz taką próbę czasową, gdzie będę jechał Pagani Zondą Cinque bodajże. Mamy tam taki test, gdzie możemy sobie testować od czasu do czasu różne ciekawe pojazdy. O czym jest ta gra? No to jest moim zdaniem przede wszystkim jeden z lepszych NFS-ów ostatnich 10 lat. Chociaż ostatni Need for Speed hit był świetny, tak Need for Speed Hot Pursuit, jeśli ktoś z was nie ma, to polecam sobie zagrać. Jeśli ktoś z was nie grał, to oczywiście też polecam sobie zagrać. Zwłaszcza dla osób, które grają głównie na konsoli, na konsoli Xbox One, jest to ciekawa opcja, że mogą ją sobie teraz kupić i sobie w nią pograć na nowej konsoli z nieco lepszą, myślę, że grafiką w stosunku do Xboxa. Weźmy sobie zadanie. Do Xboxa 360 to jest spoko opcja i tylko myślę, że głównie to na celu miało EA Games, tworząc tę grę, jakby remasterując ją na nowe konsole, no bo nie widzę innego powodu. PC-towcy grają sobie starą wersję gry, tak jak ja teraz, i bez problemu jakby to jest ta sama gra, nie? Troszeczkę tam tekstury są jakby bardziej wyostrzone. To jest taki, wiesz, jak masz filtr w Lightroomie, Clarity, to jest dodany właśnie na te tekstury. No, nic się one nie zmieniają, są po prostu trochę ostrzejsze. Nie wiem nawet, czy ktoś z was zauważył, ale ja nawet nie gram w remastera teraz. Ja gram w tą starą, podstawową wersję i gram teraz na PC-cie, więc ona naprawdę niewiele się różni i pewnie niektórzy pomyśleli sobie, że Lucek gra w remasterowaną wersję, ale nie. W remasterowaną wersję grałem sobie, dostałem przedpremierową taki build tej remasterowanej wersji. Ona nie działała jeszcze zbyt dobrze, więc tam nie chciałem z niej nagrywać, żeby też was nie zniechęcić do tej gry. Wiem, że na moim kanale i oglądają to też osoby, które jak wychodzi Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku, to no, albo ich nie było na świecie, albo byli na tyle mali, że nie grali jeszcze w gry, zwłaszcza takie. Więc myślę, że warto z nią sobie pograć, dlatego że ona się aż tak bardzo nie zastarzała pod względem graficznym, a jest to naprawdę bardzo fajna gra.
tak myślę, że tutaj w tej starej wersji Need for Speeda Hot Pursuit nie działają za dobrze opcje sieciowe. Nie byłem w stanie się zalogować do tak zwanego autologu. Z takich zmian jeszcze z remasterowanej wersji zauważyłem, że zniknęła reklama starego Need for Speeda Worlda, który był tutaj jako jak gra się uruchamiała. Wydaje mi się, że też anti-aliasing został poprawiony w wersji remasterowanej. Tutaj widzicie dużo takich ostrych krawędzi, jakby gdzieś na szczegółach samochodu. O, dostaliśmy nowy system, kolczatki. W tym Need for Speedzie nie mamy opcji tuningu, dostosowywania samochodu poza wybieraniem koloru. Możemy sobie wybrać kolor samochodu. Jeśli gramy jako policjant, to nie możemy tego zrobić. Mamy tutaj dwie kariery, czyli jesteśmy albo policjantem, albo uciekinierem, ścigantem. No i każda jakby frakcja ma takie swoje zadania tutaj do wykonania. Zawsze mamy taki początek, taki wstęp jak fajny. Jest bardzo dużo tutaj różnych zawodów. Z tego co wiem, w remasterowanej wersji będziemy mieli dostęp do wszystkich DLC. Pamiętam, że DLC po jakimś czasie nie można było zdobyć do Need for Speed Hot Pursuita z 2010 roku i trzeba było tam jakoś kombinować, jakieś pliki skopiować z neta, jakoś tam wrzucać to do folderu z grą, jakieś takie dziwne rzeczy trzeba było robić. Remasterowana wersja powinna mieć to wszystko już wiesz, zainstalowane na starcie, także to jest spory plusik. Natomiast zaskoczony jestem ceną, z tego co patrzyłem, 160 zł za remaster tej gry. To jest dużo i niedużo. Z jednej strony dużo, no bo kurde, to nie jest nowa gra, powinno gdzieś tak maksymalnie stówkę kosztować, no nie? A z drugiej strony, jak na grę konsolową, no nie jest to chyba wysoka cena, chociaż nie wiem ile na konsolę. Zaraz kurde sprawdzasz. No 170, od 170 do 180 zł nawet, także no, dosyć sporo za tą grę. No, nie wydaje mi się, żeby to była dobra cena. A zwłaszcza dla osób, które mają już tę grę na koncie na Originie, no to tym bardziej nie powinny się nim interesować. Powinny sobie po prostu odpalić, tak jak ja, starszą wersję Need for Speeda i gitarka, nie? Właściwie mamy to samo, bo jest naprawdę niewiele tych zmian. Właściwie to nawet powinna być inna nazwa, nie remaster, tylko na przykład relaunch, o to coś takiego, nie? Że ponownie odpalona, jakby ponownie uruchomiona, nie wiem, ponowna premiera tej gry na powiedzmy nowe konsole. No i to by chyba było spoko, nie? Tak nadużycie tego słowa remaster tutaj, zdecydowanie. Gdyby to było coś takiego, że relaunch for new consoles, chyba nikt by się do tego nie przyczepiał, co? Byłaby tam troszeczkę ulepszona grafika i w porządku, ale nie, że to jest remaster, bo remaster raczej nam się kojarzy z Mafią jedynką albo z innymi dobrze remasterowanymi grami, w które aż miło kurde zagrać. W Mafię zajebiście mi się grało, nie? A tutaj, no tak, oczywiście to jest dalej dobra gra i fajny Need for Speed, tylko że ja już to przeszedłem i nie chcę raczej przechodzić tego znowu, tej gry, bo po prostu wiem, co mnie tu czeka i to nie jest już dla mnie takie ekscytujące jak kiedyś. Kiedyś pamiętam, że w tej grze bardzo dużo jakby bawiłem się ze znajomymi, na przykład próbowaliśmy pobić swoje czasy, jeden z moich kolegów nabił bardzo dobry czas Astonem Martinem 177 i był kurde nie do pobicia. Nie wiem, nie pamiętam już jaki to był wynik, ale no po prostu nie dało się go rozwalić. Także każdy miał jakiś tam swój ulubiony tor, gdzie nabił wynik niesamowity, jakoś niesamowity czas i wiesz. I to była nasza taka zabawa już jak gra powiedzmy przeszła ten swój taki pierwszy hype po premierze, nie? No i tyle, i Need for Speed, remasterowana wersja, nawet pewnie niektórzy nie zauważyli, że to nie jest remaster. To jest zwykły Need for Speed. O! Nie trafiłem, dokładnie, to już koniec. O, okej. I tak ukończyłem pierwszy, nie wiem co się stało. Chyba powinienem tam trafić w tą lukę. Tak to wygląda. Audi TT RS mi się odblokowało.
No, jak wspomniałem, mamy też karierę policjanta. Możemy sobie tym policjantem ścigać złodziei. Różne mamy tutaj różne rodzaje misji. Teraz mamy tak zwany preview, czyli testujemy nowy policyjny samochód. W tym wypadku jest to Lamborghini Reventon. Proszę bardzo, wygląda sobie tak. I musimy dojechać do celu jak najszybciej, nie zderzając się z żadną ścianą, żadnym ruchem ulicznym, bo za to dostaniemy po prostu karę. Także widzicie, jakby bardzo przyjemna jest ta gra do grania. Jeśli ktoś z was nie ma jej jeszcze, a na przykład gra sobie na PC, to polecam wam kupić sobie zwykłą wersję Need for Speeda. Ona kosztuje na Allegro jakieś 50 zł, co i tak myślę, że jest za dużo. Powinna gdzieś ze 3 dychy kosztować, ale podejrzewam, że niektórzy wykorzystali fakt, że no kurde, jest remaster dużo droższy. To na pewno niektórzy się skuszą na tą wersję taką zwykłą, nie? Która niczym się nie różni. To warto podnieść tę cenę jeszcze wyżej. Myślę, że jakby podnieśli tę cenę do 70, to i tak ludzie będą kupować, bo zobaczą, że jest taka fajna gra. Tak, to jest bardzo fajna gra. Jest tutaj tryb swobodnej jazdy, możemy sobie jeździć po świecie, natomiast nie możemy sobie zeskoczyć z klifu, gdzieś tam pojeździć przy oceanie czy przy morzu tutaj. Nie wiem, co to tutaj jest, chyba ocean. Tylko mamy takie jakby ściany po boku, których nie możemy minąć. Mamy kilka tam różnych skrótów, ale w tym trybie takim otwartym nie ma za bardzo co robić, więc główna atrakcja tej gry to są wyścigi i zabawa w policjanta i złodzieja. To jest taki nasz cel tutaj w grze, żeby nigdy być po jednej i po drugiej stronie, ale raczej uczestniczyć w takich określonych trybach, określonych wyścigach czy pościgach, nie? Nie chcę wam robić takiej recenzji. Możecie sobie też obejrzeć mój film z Need for Speed Hot Pursuit, gdzie dokładniej się wypowiadam na temat tego, jak gra wygląda po 10 latach w 2020 roku. Podejrzewam, że nagrałem go nawet w tym roku. No, musiałem go nagrać w tym roku. I sobie grałem właśnie. Ogarniałem, jak to wygląda w tym roku. No, po 10 latach ta gra się naprawdę nie zestarzała. To jest trochę przerażające, bo no, ona dalej wygląda dobrze i nawet lepiej niż niektóre gry, które wychodzą dzisiaj. I to wcale nie od jakichś małych studiów, nie? Tylko od takich nawet i większych. I to jest przerażające, bo te gry, kurde, jakoś wcale aż tak bardzo do przodu nie poszły. A potrafią mieć kosmiczne wymagania sprzętowe niekiedy, nie? A tutaj zobaczcie, że można się bawić naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Ta gra ma 10 lat. Słuchajcie, niektórzy z was mają mniej, co oglądają ten film. Ona ma 10 lat i dalej wygląda ok. Tutaj można się naprawdę dobrze bawić i nie będą was przy tym boleć oczy. 10-letnia gra. Nie? Bardzo dobrze działa tutaj oświetlenie samochodu, w sensie to, w jaki sposób oświetlamy sobie drogę, gdzie w niektórych grach nie da się tego zrobić. Na przykład w nowym The Crew nie działają światła przednie. Zresztą w ogóle The Crew wygląda gorzej, nie? Tak graficznie, chyba tak Need for Speed, albo bardzo porównywalnie. Tylko, że tam jest, wiesz, ogromny świat i wielka swoboda, i dużo jest tam do roboty. Gra jest taka bardziej rozbudowana, no nie? Tutaj mamy tylko te takie wyścigi. Ale z drugiej strony jest to taka rozrywka bardzo przemyślana, bardzo taka, jakby przyjemnie zaprojektowana i z wielkim optymizmem patrzę właśnie na przyszłego Need for Speeda, który będzie również pod skrzydłami Crateron Games, czyli studia, które odpowiadało za produkcję tegoż właśnie NFS-a z 2010 roku, którego gram obecnie. Także myślę, że najnowszy Need for Speed, który najprawdopodobniej wyjdzie w październiku 2021 roku, będzie to naprawdę dobra gra, przemyślana, tak jak ten Need for Speed Hot Pursuit, którego gram teraz. Myślę, że zdecydowanie tak będzie. Nie mogę się doczekać, Crateron naprawdę robi dobre gry. No, może poza Need for Speed Most Wanted z 2012 roku, gdzie gra może nie była źle zaprojektowana, zoptymalizowana czy coś, bo naprawdę działała bardzo dobrze, tylko sposób prowadzenia samochodu był taki wątpliwy. No nic, moi drodzy, chyba odpowiedziałem na wszystkie wątpliwości co do Need for Speeda Hot Pursuit z 2010
2010 i 2020 roku. Różnica między dwiema wersjami jest naprawdę marginalna. Myślę, że nie warto kupować jakby tej gry, jeśli już macie ją na PC-cie, na przykład jeśli już ją rozegraliście, przegraliście. Ale jeśli macie na przykład konsolę, a w nią jeszcze nigdy nie graliście, nie testowaliście, no to wtedy myślę, że zdecydowanie warto ją sobie odpalić i przetestować i przegrać całą, czy wygrać. O, miałem, zobaczcie, cienie miałem na średnie ustawione nawet, więc teraz prawdopodobnie będą by wyglądały lepiej, gdybym miał takie ustawienie. Pyk? Okej. Ustawiły się lepsze cienie, ciekawe. Tak, wspomniałem o trybie dowolnym, to musimy sobie wejść jakoś tutaj i chyba jakiś odpowiedni przycisk nacisnąć. Tak, Racer Freeride. I teraz wybieramy sobie samochód, możemy wziąć jakieś egzotyka chyba nawet. O, możemy wziąć sobie Lamborghini Roadster. Także nie każdy wie, że jest tutaj tryb swobodny, chyba niewiele osób zwracało na to uwagę. Ale możemy sobie pojeździć po całym świecie, po tych wszystkich drogach, które są tutaj dostępne. I właściwie tyle. Nic tutaj nie ma do roboty w tym trybie. Możemy sobie używać nitra, możemy sobie jechać w nocy, możemy sobie jechać w dzień, zależy od tego, jak tam chyba trafimy. Tak myślę. I zaczynamy sobie taką jazdę. No i nic się tutaj nie robi. Możemy sobie trochę poznać świat. Chyba nie można grać online z kimś na tym trybie? No, nie pamiętam, jak to tutaj było. W każdym razie mamy taki tryb dowolny i teraz nie mamy jakiegoś konkretnego celu. Po prostu bawimy się samochodem. Taka też ciekawostka, w tej grze podczas jazdy driftowej na zakręcie zakręt można pokonać szybciej niż jadąc tak normalnie. To jest dziwne, ale tak jest. Jakbyś jechał sobie, o, patrz, raz kiedyś sobie tak normalnie, tak cyk. No dobra, ten gościu mnie zaskoczył. W każdym razie driftując, robiąc taki mały kąt na drifcie, po prostu jedziesz szybciej, a dodatkowo szybciej też ci się nitro ładuje podczas driftowania, więc zdecydowanie warto sobie tutaj podriftować. To jest dobra gra, to naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Myślę, że mało kto ma problemy z opanowaniem jej. Jak to bywa w nowych NFS-ach, gdzie nie wiadomo jak podejść do samochodu, jak on się za chwilę zachowa, nie? A tutaj jest bardzo intuicyjnie i przyjemnie pod tym względem. No, także co? Co mam wam jeszcze powiedzieć o tym NFS-ie? No już chyba wszystko powiedziałem, wyczerpałem temat. Zapraszam was na kolejne odcinki na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Hej.